Brama, przez którą wjechał Jezus na oślątku do Jerozolimy. Brama wschodnia, zwana złotą, jak również piękną. Groby. Thank you.
brama ta została zamurowana na rozkaz ówczesnego panującego sułtana tureckiego, Sulejmana bodajże Wielkiego. Dolina Cedronu to jest, tak? Całość, która jest tutaj. Oni zmieniają w tej chwili tutaj te semafory. Popatrzcie teraz w lewo. Całość, którą myśmy widzieli na samej górze. Widzicie te pozłacane kopuły prawosławnej części Ogrójca. Ta bazylika piękna. Potem Dominus Flevit, gdzie byliśmy. Pan zapłakał. Widzicie tam na górze. I ta panorama. I teraz popatrzcie, jak rozległy jest ten cmentarz. Widzicie? A najstarsze groby to są tutaj na dole, jak ten stążek, ten dzwoneczek kamienny. Potem jeszcze jeden grobowiec jest tutaj troszeczkę dalej, widzicie? Taka piramidka wystaje i tam groty. No i jeszcze trzeba doprowadzić tutaj do porządków dość dużo. Ale to nie jest jedyny cmentarz. On jest taki tutaj najstarszy, ale jest cmentarz zupełnie cywilny, normalny. Cała góra, która jest pokryta cmentarzem na wjeździe do Jerozolimy. Nie wiem, czy wczoraj mijaliście. Gnojna.